Szwecja. Spłonął słomiany kozioł. Symbol świąt Szwecja. Spłonął słomiany kozioł w Gajwle. Symbol świąt. Zatrzymano podpalacza. Słomiany 13-metrowy kozioł, ustawiany zgodnie ze świąteczną tradycją na placu w szwedzkim mieście Gajwle, 150 km na północ od Sztokholmu, spłonął w nocy z czwartku na piątek. Na miejscu zatrzymano domniemanego podpalacza. Według policji 40-letni mężczyzna był widziany w pobliżu kozła zaraz po pojawieniu się ognia. Skonfrontowany oświadczył, że nie ma przy sobie zapalniczki, miał jednak ubrudzone od sadzy dłonie. Słomiana figura spłonęła w ciągu kilku minut, pozostał jedynie metalowy stelaż. Czuję się przytłoczona tym, co widzę, oświadczyła przedstawicielka Komitetu Budującego Kozła Rebecca Steiner. Odsłanianemu w Gajwle co roku w pierwszy dzień Adwentu od 1966 roku kozłowi rzadko udaje mu się dotrwać do świąt. Figura spłonęła ostatnio w 2016 roku, wówczas została podpalona zaledwie kilka godzin po ustawieniu. Od tego czasu powiększono ogrodzenie, a także zwiększono monitoring. Symbol świąt był również rozjeżdżany samochodem, a w 2010 roku próbowano go nawet porwać helikopterem. Policji prawie nigdy nie udaje się ująć sprawców wandalizmu. W Skandynawii postać kozła wiąże się z wielowiekową tradycją bożonarodzeniową. Istnieje wiele ludowych zabaw z nią związanych. Kozioł przynosił ludziom prezenty do domu jeszcze zanim zaczął to robić także święty Mikołaj. W niektórych miejscach w Finlandii do dziś podarki przynosi właśnie kozioł.